Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider Chronicles. Tak, mamy tutaj tego pana, który jest odwrócony do mnie plecami. Zapiszemy sobie na osobnym slocie. I tak się w sumie zastanawiam, co z nim zrobić, bo w teorii mogłabym w niego po prostu strzelić, bo chyba nie mam w tym momencie, nic co innego, co bym mogła zrobić, chociaż czekajcie, mam pomysł, tylko że muszę idealnie wycelować, co jest ciężkie. No, muszę idealnie wycelować, co niestety właśnie z tym, jak to się rusza, to jest odrobinkę ciężkie. Nie! Nie byłam wystarczająco. Ajś, cholera. Mogę to jeszcze bardziej przybliżyć? Nie. Ale za to mogę podejść. Bo generalnie on ma fragment szyi pokazany. A może od tej strony nawet dam radę lepiej to zrobić. Patrzcie, jego... Właśnie widać jego szyję. To wiem, może właśnie da się to jakoś wykorzystać, tylko... Lara, czy ty musisz tak... Wesołe celowanie. Nie. Auć. Tak. Dobra, to się nie udało. Ale i tak chcę spróbować. Tak stąd, powiedzmy. Może... Nie. Czekajcie. O. W ten sposób jestem. No ale to nadal będzie tak samo. Chyba, że właśnie uda mi się idealnie wycelować. A zresztą nie wiadomo, czy hitboxy zadziałają. Dobra, weź się odwróć w moją stronę. Ała! No wiesz ty co? Typie. Kto ci pozwolił, ja się pytam. W sensie ja wiem, że w teorii, ale... No bez przesady. Gościu. Chciałabym móc właśnie wycelować w jego szyję idealnie. Okej, gdzieś mnie ma. Za blisko chyba byłam tej rury. Tak mi się wydaje. I odebrało jak... właśnie hitbox. No dobra. Mamy tutaj tego gościa. To jest prawda. Ja szczerze mówiąc... No żeż w mordę, że jeża! Dlaczego tak mi jest ciężko wycelować? Masakra. Serio. Ja chcę po prostu... go załatwić i mieć święty anielski. Serio? Halo? Teraz lepiej. Laro? Albo może go bardziej? No patrzcie, nie pozwala mi go... Co za diabelstwo? Szczerze. O, słyszę kolejnego. O Jezu, ała! Panie! Jakim cudem to się tak ładnie udało? Wow! Wow! Kurka wodna, niezła jestem. A raczej po prostu mam ogromne szczęście, tak szczerze mówiąc. Bo to właśnie o to się rozchodzi w gruncie rzeczy. Czy ja tutaj dam radę użyć? Tak, mogę użyć tutaj karty, super. Ponieważ chcę tu wejść sobie po boczkach i tyle. Ciekawi mnie, co tutaj jest, te sprawy. O Jezu, pamiętam to. W sensie pamiętam. No, z tego wyjdą robaczki po prostu. Tak, sobie przeszukamy, mamy tutaj fajne materiały. Nie, no zostawcie mnie.
Dobra, dostałam apteczkę oraz coś, co zaraz sobie sprawdzimy, co to jest. To są czerwone mrówki, czy kicholernik? Te robaczki. W sumie dobre pytanie. Coś tutaj jeszcze jest? Nie, no chyba nie. Wątpię w to trochę. W takim razie wychodzę ja stąd. Czy one za mną pobiegną? Tak. Mogą się do mnie przydostać. Wobec tego... Dobra, chciałam zobaczyć, co to jest, to zielone. To jest butelka chloroformu. Co za tym idzie? Co się dzieje z tą melodią? Nieważne. W każdym razie... Co za tym idzie, można użyć chloroformu właśnie, żeby powalić ludzi. I to się nam bardzo przyda troszeczkę później w tej grze. No po prostu to jeszcze nie ten czas. Zapiszemy sobie w gruncie rzeczy, bo się cykam. Ała! No i słusznie się cykałam. Cholera. Może ja w sumie bym wzięła sobie faktycznie jakąś apteczkę. Mam nadzieję w sumie, że... Mam nadzieję właśnie, że typ we mnie nie tyle nie trafi, wywalił coś z siebie, co nie zabije mnie na strzała. Chciałam zapis kolejny. I mamy kartę dostępu do Isisu, tak? Do tego kamienia. W takim razie jedziemy z tym koksem. Hello? Dobra. O Jezu! Ażem się wystraszyła! Pani! Serio. Ojej! Jeżyczka! Tak? Nawala. Now this ain't gonna be easy. This door operates on that hash you got, except it needs two inserted at the same time. Meaning what exactly? Meaning, against your better judgment, try not to go killing that guy, 'cause we need him, yeah? Aha. Tutaj jest pan. Którego nie należy zabijać, mówiąc wprost. Tylko tak, moje pytanie jest, czy ktoś będzie mnie próbował powstrzymać w tym momencie? Ktoś agresywny do mnie idzie w tym momencie? Jakoś? Nie wiem. Natomiast nie będziemy tutaj zabijać ludzi, bo się nam przydadzą, ogólnie o to chodzi, że mamy po prostu nie zabijać, bo potrzebujemy... czegoś potrzebujemy, tylko nie jestem pewna czego. Potrzebujemy dwóch ludzi, to z pewnością, którzy naraz coś tam by dali. Tak mi się wydaje. Z tego co zrozumiałam przynajmniej. Aj. Zostaw, że mnie. Co ja tutaj mam teraz zrobić? To jest dopiero pytanko. Czekajcie, weźmiemy sobie, przebiegniemy obok wieżyczki. Obok tureta, chciałam powiedzieć. Ej, ale nie, no nic mi to nie da, jak właśnie pobiegnę tędy. No. Ała! Ta, coś czułam, że mnie to załatwi. Dobra, w takim razie. Sobie wczytajmy, dokładnie. I... Teraz... nie wiem, co mam ze sobą zrobić. To na pewno. Czy ja cię mam, kolego, zabić? Don't shoot. O, okej. W ten sposób. Musiałam pogrozić.
i cudnie, dziękuję serdecznie. Cudownie się współpracowało. Powiedziała słodkich snów. Urocza kobiecina, jak to zwykle bywa. Aha, tutaj widzę, że jest przejście chyba. Aha! O ty, Mendo, ty. Czyli wykrywa, jak ktoś się zbliża, tak? No to by wyglądało. Jestem ciekawa, co tutaj jest w gruncie rzeczy. Tutaj widzę, że mogę przejść. Z tej strony nie mogę. Dobra, zapisik w takim razie poproszę serdecznie. O! Okej. Dobra, w takim razie. Ja nie wiem, autentycznie. O! Pff, dziwnie to działa. Doprawdy. Nikogo tutaj widzę nie ma. Co my tu mamy? Mamy tutaj takie coś. O! I teraz się wyłączyło. Z tego co rozumiem. I lecimy wobec tego po artefakt. Skoro już tak. Tylko, że teraz w tym momencie chyba ktoś mnie chce atakować. Tak by mi się wydawało. Sądząc po dźwięku, ale cholera wie, tak naprawdę. Nie wiem, biorę broń. A, mamy kolejny poziom. Tak, tak. Mamy ucieczka z Iris? Ta, Iris, przepraszam, nie Isis. O, wiem co tu jest. Okej, you've been a bad girl. And before I tell you what your punishment is, I just want to say that there's no point in arguing, because I ain't gonna be listening. Take all your metal items, yes, guns is metal, and put them in the tray, now. So you're telling me to disarm myself in a building crawling with armed guards? Now, if I was listening, which I ain't, like I told you before, I would counteract this argument by alerting the person asking me this to the fact her guns ain't any use against 10-foot-tall walking tanks anyway. But I ain't listening, so I ain't saying nothing. I'm doing it, but if you mess this up... All right, I'm listening again. And trust me, I ain't gonna mess this up, okay? Do I have a choice? Dobra, on powiedział, żebyśmy się rozbroili, żebyśmy zostawili broń tutaj właśnie przed wejściem, co zresztą jest zasadne, ponieważ szczerze byśmy wybuchli, gdybyśmy tam przyszli. Znaczy nie wiem, czy byśmy wybuchli, zesmażyłoby nasz taki cholernik. W każdym razie, no zginęlibyśmy, gdybyśmy tam weszli do tego korytarza z bronią, bo generalnie właśnie to jest tak zrobione, żeby... No, żeby nie brać broni. O właśnie, między innymi dlatego, że działa tutaj rentgen. Tutaj jest pokazane, że są ukryte materiały wybuchowe, a tu jest ukryta przy okazji apteczka. Swoją drogą widzieliście ten ciemniejszy taki jakby kwadrat w ścianie? Tam był sekret, z tego co pamiętam. Więc jak chcecie, jesteście ciekawi, to... no macie tam sekret. Ja się po niego jednak... But the stairs are out unless you're bulletproof. You ain't bulletproof, are you? What about the lifts? Well, the lift is going down. And normally, when trying to escape somewhere, ain't it clever to head in the direction of the exit? Like the roof? Right. That'd be clever, like making me ditch my guns. Ouch. Yeah, maybe you better start looking for some weapons. Hey, don't sweat, girl. The man will save you. Hasn't happened yet. Dobra, generalnie żebyśmy nie używali schodów, bo to w tym momencie nie jest zbyt mądre, żeby właśnie ich używać, z uwagi na to, że będą prawdopodobnie strzeżone w no, przez ludzi z bronią. Lara się zapytała, a co z windami? I to akurat no, został, że tak to ujmę, zatwierdzony ten pomysł. Ała! O kurka wodna, tego się nie spodziewałam. Chociaż w sumie mogłam, po dźwięku, jaki się wydawał.
Czekajcie, a swoją drogą jestem ciekawa, czy ja dam radę to zobaczyć z tym? Czy... Cholera. O, w ten sposób. A, dałam radę to zobaczyć. Dobra. Okej. Wobec tego się cofnę, może by tak na przykład. I tak naprawdę chyba mamy tylko jedno miejsce, gdzie możemy iść, czyli w tym kierunku, nie? Dobra, nie, mam zapis praktycznie przed chwilą. Tak, trochę mnie bierze na paranoję w tym momencie. Dobra, aha, tutaj widzę, że jest jak jakiś z klawiaturą. Co my tu mamy? Jakiś coś z klawiaturą, tak, dokładnie. Aha, tutaj kompletnie nic z tego, co rozumiem. Czy tutaj coś znajdę? Czy to jest odwołanie do poprzedniej części? Ta złota czaszka? W sumie bym się nie zdziwiła, szczerze mówiąc. O, jest kolejna butelka z chloroformem. To jest jednak fajne. Bo teraz jak nie mam broni, to jednak ten chloroform się przyda. I to bardzo. Bo to jest... to będzie teraz nasza broń przeciwko wrogom. Zresztą ja wam od razu pokażę. Mianowicie tutaj... Aha, butelka z chloroformu. Zabrali mi moje butelki chloroformu i szmatkę. Co za dziady. To ja taki piękny zapas robiłam. O, jest i strażnik. Jest i strażnik tam. Tylko, że ja wpierw muszę sobie zorganizować szmatkę. Dobra, tutaj przejdę. To miło, bo sobie, jak mówię, muszę zorganizować tą szmatkę cholerną. I wam od razu pokażę, jak to działa. Tak, mamy szmatkę. Dobra, w takim razie. Teraz połączymy butelkę chloroformu ze szmatką i mamy szmatkę nasączoną chloroformem. Co, jak mówię, jest jednak... będzie teraz przydatne. I teraz będziemy się skradać. Czyli po prostu się przejdziemy. O Jezu, co się dzieje z tym dźwiękiem? Autentycznie się zastanawiam. Kolego, ty stoisz w miejscu, czy chodzisz jakoś? Nie, stoisz w miejscu. Pasuje mi to. Cześć. Użyj. No, i tak to właśnie wygląda. Pojawia się scenka taka. No i fajno. Tak. Po panu nic nie ma. Nic nie zostało. Dobrze, usuwamy ślady naszej obecności tutaj. Znaczy same się usuwają, tak. Ostatecznie. Dobra, tutaj mała apteczka na mnie czekała. Bym chciała więcej butelek z chloroformem. Jak dziwnie by to nie brzmiało, bo trochę dziwnie to jednak brzmi. Jezus Maria, jakie to fajne jest. Podoba mi się. Nadal nie wiem do końca, gdzie jestem, ale... O! Wczytałam grę. Brawo ja. Chciałam zapisać. Szczerze, chciałam zapisać akurat teraz. Ale nie, po co? Dobra, w takim razie. Potrzebuję tutaj chloroformu, a dalej muszę szmatkę wziąć, bo tutaj w szufladzie nic nie było. Cholera. No cóż, zdarza się najlepszym pomylić przyciski, czyż nie? Niestety. Dobra, wobec tego pędzimy dalej. Tak, tutaj akurat już wiem, widziałam. Tylko, że nie mogę oczywiście tego pominąć, bo po jakiego grzyba bym mogła. I tak, tutaj pędzimy. I no, prawie się udało. Dobra. Bierzemy. W takim razie to tylko możemy. A dokładniej szmatkę tylko, bo tylko ona tutaj jest. Zapominam patrzeć na sufit, bo czasami kurka wodna, zanim człowiek się spodziewa, to coś właśnie nam zostawi. W sensie, jak się człowiek nie spodziewa, to akurat nam coś zostawią. O, może w ten sposób. Dobra, pędziemy w takim razie do typka znowu. Kolejny raz. Okej. W takim razie połącz z tym i użyj. Dobra. Okej. W takim razie... Cudnie, cudnie. Zapisz człowieku grę. Dobra, teraz zapis wszedł. Chciałam raz tylko to zrobić, a nie wczytanie gry. I jeszcze zdobędziemy apteczkę, która tutaj rezyduje. I
Przyjeżdżamy dalej. Nie? Dobra, w takim razie. Co tutaj jest z tej strony? O! To się otwiera. To się otworzyło. Chloroform? Ech. Cuda chemii. Chciałam powiedzieć medycyna, ale to nie jest medycyna. Nic nie dostałam, co nie? Nie mam żadnego nowego... No nie mam żadnej nowej butelki z chloroformem. Bieda! A czy tutaj znajdę? Może? Chloroform. Teraz. Ej, to moja jedyna broń. Dobra, mamy chloroform. Cudnie. Może trochę nietypowa rzecz, z której można się cieszyć, ale... No jak mówię, jedyna moja broń na chwilę obecną, więc... No. Samo życie, nie? Tutaj też się otworzy? Nie wiem, dlaczego się skradam, serio, w teorii nie potrzebuję wcale. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Co żem znalazła? To jest karta dostępu do łazienki. No ładnie, żeby do łazienki musieć mieć kartę dostępu. Aha, tutaj nic się nie otworzy, to w takim razie musimy się cofnąć i ten kod właśnie wprowadzić. To jest trochę creepy, jak się otwierają nagle drzwi, jak się człowiek nie spodziewa. Jeśli ktoś mnie pyta, chce znać moje zdanie i w ogóle. I to tutaj będzie, tylko że ja muszę sobie sprawdzić jeszcze raz, jak to jest. Mogę po prostu w ten sposób zrobić? Nie, mam kombinacji użyć. Oczywiście. Dobra, w takim razie. Jaka jest ta kombinacja? 8, 5, 2, 6. 8... 5, 2, 6. Dobra. No i fajno. Dzień dobry. Dzień dobry, czy kogoś zastałem? Zastałem Krzyśka? Okej, okay, tutaj Krzyśka nie ma. Nie ma jak nawiązania do Szreka, nie? O! Apteczka duża! Tutaj też skopa wiadę. Tutaj chyba nic nie ma. Kurka wodna. Dlaczego jest taki widok tutaj? Halo! Co tu się wydarzyło? Dobra, po prostu ja stąd idę. Chrzanie was. Toalety wy. Aha, to jest... To była dla dziewcząt toaleta. Ale teraz idziemy do toalety dla chłopców. I widzę, że tutaj jest jakieś bzy-bzy, że tak to ujmę. Oto ja! Nie korzystać z toalety. Zabraniam. Jeszcze raz. I naprawdę. Kurde bela. O, ten sposób. Bum, czekoloko. Nie rozumiem, szczerze mówiąc. Ciula tu widzę, dlaczego jest takie spojrzenie właśnie? Co ja tu mam zrobić? O, widzę, tutaj. Aha. Dobra. O. I wchodź, moja droga. Pędzimy. Nie wiem, gdzie jeszcze, ale pędzimy. Dobrze, w takim razie. Gdzie ja w ogóle jestem? Okej. Czarno to widzę odrobinkę, jeśli mnie kto pyta. Może ja bym sobie zapisała tak na przykład... O! Okej. Okay. Dało radę. Jakoś. Wobec tego przechodzę. Oj, tutaj chyba lepiej, żebym
właśnie tak się spuściła, nie z altem. A. A ja tak patrzę właśnie, gdzie ja na Boga twaroga jestem w ogóle. Aha, okej. Okay. Tego się nie spodziewałam, szczerze przyznam. tak. Czy to jest... sekret jakiś? Nie, tam chyba nic nie ma z tego, co widzę. Dobra, w takim razie. Lecimy jeszcze raz w tym kierunku. Myślałam, że tam jest platforma płaska, ale jednak nie. Jednak się troszeczkę przeliczyłam. Dobra. Wydaje mi się, że powinnam odskoczyć do tyłu. Ale to muszę... O właśnie. I teraz do tyłu? Nie tak. Jezus Maria, znowu się tutaj znajduje. Dobra. Cholera wie tak naprawdę, co ja tutaj mam zrobić. Najgorsze jest to, że ja tak naprawdę się nie mogę w tym miejscu rozejrzeć. Bo kompletnie nic... nie tak. Bo kompletnie nic jednak nie ten. No o, teraz. W sensie kompletnie nic. Zły kąt jest kompletnie. Jeśli mnie kto przynajmniej pyta. Aha. Pomysł mam dobry. Jeśli mnie kto pyta. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mam pomysł dobry. Bo pomysł jest taki, żeby tam się obrócić. Tylko, że kwestia jest taka, że ja troszeczkę ciężko mi jest troszeczkę wykonać ten manewr z odwróceniem się w powietrzu. Kurde byla. Aj. Że tak tu i mył. Nie wiem, czy w ogóle rozumiecie, o co mi chodzi. No, ciężko mi się wykonuje ten manewr, definitywnie. Ejś. Dobra, zapiszę sobie bliżej w gruncie rzeczy. Nie wczytaj na Boga! Co mi to dzisiaj tak się myli? Nie rozumiem siebie samej. Na szczęście to nie jest tak daleko, ale w dalszym ciągu ja siebie samej nie rozumiem normalnie. Dlaczego tak? Co mi się dzieje normalnie z mózgiem? Czekajcie, a może w ten sposób? Ach, no pomysł nie najgorszy, tylko że nie tutaj. Czyli tam jest łańcuch, zauważyłam. Tak, i to właśnie ten łańcuch będę musiała to zrobić właśnie, ten manewr. Dobra, gdzie jest ten łańcuch? Dokładnie za mną. Okej. Okay. Nie tak. O! Ha! Pięknie. Nie wiem, czy powinnam iść na górę, czy na dół. Cholera wie tak naprawdę. Nie wiem, pędzę na górę. Powoli. O! Pyk! Aha! Dobra. Gdzieś się znalazłam. W innym miejscu. Bym zobaczyła, co jest na dole. No coś tam niby jest, ale cholera wie co tak naprawdę. A czekajcie, sobie sprawdzę. Zapisać. Dobrze. Dobra, idealnie. I sobie zjedziemy, bo jednak zjechać jest szybciej niż wchodzić na górę, to właśnie sobie sobie zjedziemy. A, tutaj jest sekret, ta? Szkoda, że mnie to kompletnie nie interesuje. Jak powiedziałam, zjechać jest szybciej jednak niż niż się wspiąć, dlatego też sobie załadujemy grę. Co tutaj można sobie robić? Tam widzę jakąś kulkę wodną, latarnię. Tutaj przede mną jest drążek, tylko że ja nie wiem, czy to jest na właściwym tym, na właściwej wysokości. A, jednak to nie jest problem. Okej, okay. Doskoczyłam. Ponownie nie wiem, czy to o to chodzi, ale próbujemy. Aha. To się nie udało. Dobra.
Czy to jakoś... Nie no. A może po prostu... Czekajcie. Obróćże się, moja droga. O, w ten sposób. Aha! Dobrze, pięknie. Okej, okay. I tutaj chyba muszę otworzyć ten właz, tak mi się wydaje. Tak chciałam sprawdzić, czy coś tutaj jeszcze jest. To jest właz w ogóle, czy nie? Nie wiem. Cokolwiek mam tutaj zrobić. Tak, to jest łaz. Z tego, co widzę. Chyba? Tak mi się wydaje. Patrzcie, jest rączka, ale... Ach, chyba, że... Na odwrót po prostu. No, człowiek czasami nie myśli, a czasami się nawet udaje. Tak więc, zapisik. I jestem w windzie, tak? No dobra, to skorzystajmy z tej windy. Zobaczymy, co się stanie. I co się wydarzyło? Nie wiem. Otworzy się? O Jezus Maria, żem się wystraszyła. Cześć. Tak. Dobra. Panie. Pozwoli pan, że pana sobie tutaj na przykład zneutralizuję. No. No kurde, raz, serio? No. Laska, nie irytuj ty, że mnie, proszę cię. Dobra. Pyk. Otwieraj. No i bardzo ładnie. Dobra. Zapiszemy sobie w takim razie. Skoro Lara poprzednio mi postanowiła wywinąć numer. Pyk. O. Dobra. Combine. Use. No. Jak to nie? No. No użyjże tego na nim. Dobra. Ała. Aha. Się spaliłam tak zgoła. Załaduj grę w takim razie. Czyli chodzi o coś zgoła innego. Pojmaju. Dobrze. W takim razie. Czy ja mam przejść może w tym kierunku jakoś? Nie. Przy okazji właśnie mi się kichnęło. W takim razie mam jeszcze pomysł, żeby windę odesłać, wiecie? O, na przykład. A, też opcja. W sumie. Wyzwanie kolejnej windy, która tak na przykład działa. Okej. W ogóle tak sobie teraz zdałam sprawę, że nie przetłumaczyłam wcześniej tego, co mówił ten nasz kolega. Z Gipona, zdaje się, właśnie. 10 apteczek mam. Nice. Apteczki. Panie, apteczki. Proszę we mnie nie strzelać. Apteczki. Aha. Aha. Ała. Proszę we mnie nie strzelać, nie życzę sobie. Pędzę sobie. Chyba powinnam w tym momencie się... Jeszcze raz? Do widzenia. O. Nieprzyjemne. Zginęłam. Tak. Nie wiem, co się wydarzyło w gruncie rzeczy. Szczerze mówiąc. Tak. Dobra. W takim razie wezwijmy kolejną windę ponownie. Wezwijmy kolejną windę ponownie. Przejedźmy się tą windą. Powiedzmy nie dziękuję serdecznie. Tak, tu są ci panowie. O kurka wodna. Ciekawe. Ała! Ała!
Przepraszam? Gdzie we mnie tak strzelacie intensywnie? No kto wam na Boga twaroga pozwolił? Ała! 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 Do widzenia. Tak, znowu to samo. I gdzie ja na Boga się znalazłam? Laura! Tak, pyta się mnie, czy żyję. You ain't dead, is you? Come on, girl, answer me. Gonna be sore in the morning. No, to na pewno. I'm on the ground floor, aren't I? Bing, ground floor. Depart here for gun-toting refrigerator man and long walk back upstairs. Yeah, sorry, girl, you got it. But hell, you in one piece, ain't you? Never felt better. Tak, jesteśmy na parterze, zjechało aż do parteru, no to wygląda. Lara jest oczywiście tym faktem niesamowicie pocieszona, powiedziała, że będzie ją bolało z rana. Nie dziwię się, będzie z tego niezły siniak, ale daliśmy radę. Moi mili, zakończymy sobie w tym momencie, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bądź jeśli chcecie wesprzeć kanał, to linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie za oglądanie, do usłyszenia samym razem. Cześć!